40 pracodawców prezentowało swoje oferty na bielskich targach pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej. Już po raz 13 Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej zorganizowało targi pracy. Przez stoiska 40 pracodawców w kampusie akademickim przewinęły się setki młodych osób. Pracodawcy wystawili swoje oferty pracy, praktyk i stażów. Targi są częścią projektu Sprężyna Kariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Targi pracy organizujemy od czasu, kiedy powstało na uczelni Biuro Karier, które właśnie ma na celu pomoc studentom, absolwentom w wejściu na rynek pracy. Oprócz tego, że właśnie organizujemy targi pracy, mamy szereg innych działań wspierających studentów, czyli właśnie poradnictwo zawodowe, warsztaty różnego rodzaju. Natomiast naszym zadaniem jest też umożliwienie już bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, stąd właśnie idea targów pracy, które tu w naszym regionie są jedyną taką akcją i na tak dużą skalę. Mamy szereg firm, które wprowadziły cykliczne programy praktyk dla studentów. Dzięki właśnie tutaj obecności na tych targach znajdują osoby o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach. Także to, że firmy do nas wracają na kolejne edycje targów, zależy im, żeby tutaj być, jest najlepszym dowodem na to, że tutaj pracownicy znajdują pracę. Pierwszoplanową rolą targów jest pomoc studentom i absolwentom w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami, ale oferta targów skierowana jest także do osób spoza uczelni. Na te targi przychodzą nie tylko nasi studenci poszukujący miejsca pracy, ale przychodzą również uczniowie, przychodzą również ludzie spoza uczelni i świetnie to wypełnia naszą rolę jako uczelni państwowej, naszą misję, bo tak traktujemy naszą misję, oddziaływania na społeczeństwo lokalne, a więc zaproszenie do tworzenia pewnych wartości w uczelni poprzez zaproszenie społeczności lokalnej, w tym przypadku młodych ludzi poszukujących pracy. I tak postrzegamy swoją również rolę i misję do spełnienia w naszym otoczeniu, w naszym mieście Bielsko-Biała.